Hej ludzie, w kolejnym odcinku z gry Alundra. Ostatnim razem skończyliśmy w połowie ukończonego snu Mei. No i teraz kontynuujemy tą zacną przygodę w tym świecie snu. Dobra, lecimy. Zapieprzamy dalej. Które się otworzyło teraz? Bo nie ogarnę. No Jezu, to po co ja... Dobra, no comment. Jezus, tylko nie to! Test your luck, jak nic teraz będzie. Dupa. Jezu. To jest jedna wielka pomyłka z tym. Musicie tak ułożyć klocki, żeby na górę wyszli. To dwa razy, nie raz. To jest niemożliwe w ogóle, jak ja to ułożyłem. Dobra, zamknięte oczy mam, nie patrzę. Dobra, lepiej mieć otwarty. No matko, tutaj użyłem, no. No nie! Zawsze ułożę jedno, albo zero, albo tamto po prawej, albo to po lewej i zawsze to jest pieprzone, no Jezu. Nie da się tego zrobić, no. To jest bez sensu w ogóle. Jak ktoś ma pecha całe życie i ma to układać? No przecież ja mam pecha całe życie, no co ja mam teraz... Na szczęście... Ja wiem jak to trzeba było, trzeba tak obojętnie momencie, ale to jest na szczęście większość. Dobra, ja bombie zaufam, bomba zadecyduje. Niech bomba decyduje. Patrzcie! Ale bomba tu łoży! I tak źle ułożyła chyba. Nawet. No źle ułożyła, ale blisko było. Lepiej niż ja. No nie wierzę w to, kurde, no nie wierzę. Nie da się kogoś ułożyć dobrze? Nie da się chyba. Jakbym to zniszczył. Jest! Fuck shit, jest! Ale zajebisty jestem jednak. Ja to dwa dni siedziałem na tym, jak grałem jeszcze raz w tą grę. Bo nie mogę ułożyć. Pocałujcie mnie w dupę teraz. Dobra, idziemy. Kolejny ten. Smaczny przerywek. O, mamy teraz sytuację, kiedy on użyje pierwszy raz swojej mocy właśnie. Daru. Tak mi się zdaje, że ona chyba tu używa tej mocy, bo on wstał nagle. Miał jakiś koszmar zapewne. O, jest. Nadmówi o tym, że po jakoś tam nabyła tej mocy. Niszczy koszmary. I, no i pomogą mu. Czyli miałem rację, że ona użyła tego. Gdzie, czy to jest na tej mapie to miejsce? Chyba nie. Może jest to miejsce, może to jest na tym. Nie wiem. Dobra, lecimy. Ostatnia zagadka teraz będzie. Ostatnia. Co było z ostatnią zagadką, to ja nie pamiętam już. Ona chyba tutaj jest. O, tak myślałem. Ta muzyczka jest słaba. Słaba. Bardzo słaba. Dobra, otwieraj. Wleci główką i... DUM! I rozwali. Dobra, co tutaj mamy? Już boję się pytać nawet. O matko, tylko nie to chyba. To było to. Tak? Jakie tu miałem przejść? A, tutaj. Czekajcie, bo nie pamiętam, co tu trzeba było zrobić. A tutaj rzucić chyba, no.
Dobra, już pamiętam. Jakby nie mogli na początku dać tego, tylko muszę dać tam koniec. Tu najlepiej właśnie tego nie marnować, tego klocka. Tylko nie niszczyć. Bo szkoda jest po prostu. Już myślałem, że wrzucę na górę, Boże. O matko, różka by się przydała jak cholera. Dobra, udało się. To już trudne nie było aż. No i ostatnie moc. I tutaj już jest dorosła, tylko tyle mogę zrobić. I przybędzie do Inoue. I tak właśnie tutaj przybyła. Merzas. Hello. No nawiedza, żebyś wiedziała, jak nawiedza. No i nad mówisz, że to jest jej obowiązek, żeby zniszczyć go i może zawieść. Koniec, to ostatnie było wspomnienie. No i to już czas teraźniejszy, że ona tam pomagała nam. To już więcej się nie zdarzy. Trochę mało z jej życia pokazali, szczerze powiem. Mogę jeszcze coś dać na przykład. Kim jej ojciec był czy coś, dlaczego ona w ogóle ojciec za to straciła. Mogli to pokazać, to mnie to pewnie nerwie. Może była za mała, ale nie wiem. Szkoda, że nie pokazali właśnie sytuacji z jej ojcem. Czy coś? Nie wiem, pokazuję. Aha, ostatni jest tu. Nie trzeba szukać. Na środku jest. Okej, okay, time for a new game. Spy the guy, let's play it now, yeah? Want to come on? A, to gra. Nie jest trudne. It's really easy, to jest naprawdę proste. Kiedy ja zaśpiewam I spy a Katy guy, ona będzie patrzeć, you move, ty ruszy się. No. No, muszę się ruszyć, żeby schować się. Let's play. Zagrajmy. Dobra, ja się schowam tutaj. Hehe. Dobry jestem. What the fuck? Przecież byłem już! Co? Postarało cię? Jak? Jaki cheater pieprzony? No kurde, no ja myślę, że ona śpiewa już! No. Jakie to jest... cheaterskie w ogóle? No jak? Jak? Powiedz mi jak? No ty... No szybciej czytaj to jeszcze, szybciej mów, śpiewaj to. No nie wierzę w to, kurde, facepalm normalnie. Jakie to jest w ogóle sprawiedliwe, szczerze powiem, no jak? Nie bawię się, ona cheatuje w ogóle. No bez jaj! Jak ty czytasz? Nie, to muszę czekać, bo to jest tragedia. Czyli nie da zdążyć, muszę poczekać, bo to jest... Dobra, tutaj czekam teraz. No bez ja, jak ona to czyta szybko? Jest! Trzeba było poczekać. No. Boom! Easy, kamerę snu. Koniec. No i oczywiście ta muzyczka musiała być. Czy mnie dobiło?
nowi przeciwnicy teraz. Ich może kojarzycie nawet. Aktywowali tutaj. To są obrońcy boga zwanego Nirudę, który go chronią. No ale w swoim czasie się przekonacie. Knypki małe, ale za to silne. Nawet. Skaczą jak gorzej niż małpy. Koniec dnia, w końcu. Koszmarny ten dzień był. After returning from Maya's dream, Alundra gained a new understanding of the pain she suppressed. Alundra is now convinced that Maya can be instrumental in the battle against evil. As Alundra ponders how to get Maya out to open up about her past, he was in a deep sleep. Dobra, warto wiedzieć, że nie jest naszym przeciwnikiem. Dobra, ruszamy dalej. Uciekamy. Ten odcinek postaram się zrobić, jak w sumie mówiłem. Zrobię długi, o! Good morning, Alundra. Morning, morning. Well, just... That's the world's message. I see you later. Alundra, did I ever tell you about the old man named Nava? Didn't think so. He lives alone in the hut on the coast, with the sound west of here. Nava, w końcu może spotkać się znowu. Not exactly a people person, you know what I am saying. Lutas says he wants to see you. O, Nava chce z nami się spotkać, ciekawe. No to co, idziemy spotkać się z nim. Mam wszystkie te? Mam. Okej, okay. Lecimy do Nawy. Może kasę pozbieram jeszcze po drodze. Dobra, żartowałem, nic nie pozbieram, bo nic nie ma w tych krzakach. Lecimy na dół. O, to mi się na pewno przyda na to, na serio. Gdy oni coś dadzą, to... A właśnie, idę sobie Falcona zebrać. Pa, pa, ra, 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 ra. Bo jak to jest nie pobliżu, to co mi tam? Were you are summoned by Nava, Alundra? I see. You should not worry, the man seems to have chosen you. I'm not going to give up my efforts, however. Lepszy jestem. Nava. Did you hear that he imaged board the block in the Royal River was broken? And remove? Oczywiście, że słyszałem o tym. It appears that my information network is in it forever. Well, the water me wasn't able to operate some way because of the rock. Now that this has been removed, you can find your way to Nirudę, the guy in guarding. Nirudę, czyli wielki strażnik. Nirudę is a surviving member of the ancient tribe of the Gazek and they were known, czyli przetrwał jako jedyny z nich bogów. Nirudę, pomoc Nirudę will climb by medals and use to serve for everything you got. I believe that for the reason Nirudę will be eager to aid you in quest. His life is the northeast, not his northeast, kurczę. Go there, young adventurer. Okay, recite the spring beer. Jesteśmy nasionko, które pozwala nam wcale się kiedyś... A, co pokażę wam, jest nawet próbka, żeby tu przetestować. A tam na górze jest Gen Falcon. No, widzisz, widzicie, nawet mówię. You can grow amazing little plants. Małe roślinki, które są jak katapulty. A Matt wam pokaże, o czym on mówi.
O, takie coś. I BUM! To jest właśnie zarobiste. Tylko możemy używać tych nasionek, gdzie jest takie coś. Bo gdy użyjemy na przykład na takim terenie, no nic nam nie da. Bardzo wysoki skok jest. Na skrzynkę spokojnie będę skoczyć nawet tutaj. O, idzie na skrzynkę, naskoczyłem spokojnie. Jest bardzo duży skok. O matko, kłody teraz, tylko nie to. Ja tych kłod nie lubię. Nie wiem, czy dam radę przeskoczyć się, ale spróbuję. Poszedłbym życie odblokować. O, poczekajcie, pójdę zdobyć może księgę wodną. Nie pamiętam, gdzie ona jest nawet, ale... Czy dam radę? Tutaj się idzie po nią. Jak dobrze pamiętam, to tu, później na północ... Nie, na północ to były te już chyba. Tu była skała, to chyba... Nie, tu było, na bank. Dobrze idę. O właśnie, o tym mówiłem. Ty mamy właśnie... Power Glove, możemy przesuwać właśnie takie bloki podnosić. O, tylko że nie możemy się ruszać, ale możemy je rozpieprzyć. No i możemy sobie przejść, to jest właśnie takie coś. Tutaj jest Gideon Falcon. Życie tam, nie pamiętam, gdzieś było też pobliżu. Na zachodzie, w tamtą stronę jest Fire Mansion, tam będziemy później szli, żeby odblokować ognista różdżkę. Dobrze idę, 100% dobrze idę. I tutaj jest ten z tym... z lansą swoją. No, 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 no. Dobra, dobra, koleś, dobra. Pa, 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 pa. Tylko to na górę się skakiwało. Aha, nie dam rady, bo trzeba różkę odnisą. Ajajaj, zapomniałem. Zresztą użyję sobie tego. Czyli przejdziemy kiedy indziej tutaj. Dobra, wybijamy stąd. Pa, 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 pa. Dziadek z siekierą. Macha nią jak srany. Sierota. Dobra, idziemy do tego. Do Nirudę! Do mojego starego kumpla. Pa-pam. Pójdziemy sobie przez wioskę może. Nie, szybciej będzie na 100%. Bo to na górę pójdziemy w prawo. No, szybciej jest. Pam, no chociaż muzyczka normalna już jest. I tak wszyscy smutni są. Nie dziwię się nawet. Jeden dzień minął dopiero. No, Maja już tu jest. The gods will be so sure to grant you the power needed to defeat Mezid. Be careful around that. Alright. Tu się odblokowało coś. Co tu było? Złoto na pewno było. To głośno jest. No złoto. Złoto wezmę. I Gilden Falcon. I złoto. Nie, to myślałem, że coś jeszcze będzie. Jakbyśmy tu pierwszym razem, to było zablokowane. Tam jest życie chyba, nie? 100%. Kurczę, tam jest życie. Nie, ludzie, to już jest koniec, ponieważ wchodzimy teraz w kompletnie nową lokację. Nie chcę zaczynać w tym odcinku. Taki strasznie krótki ten odcinek. Ale jakaś tam rekompensata będzie później, że dodam jakiś tam może jeszcze w tym tygodniu. Zobaczcie jak to będzie. Na razie to jest koniec tego odcinka, zaczniemy następnym razem już
No Nirudę. Zaczniemy już z dojście do Nirudy. A w tym odcinku wam dziękuję i do zobaczenia w następnym. Hej, trzymajcie się.